wody. A nic nie przejmuj się, już się najadłem. Sam pozbieram ze stołu. Odchodzę! Na długo odchodzisz? O cholera. O mało trzeba przegapiłbym wiadomości. No nie wychodzić spoza. Koledzy próbują zrealizować spektakl w ramach inicjatyw aktorskich. A dramat jest w zasadzie napisany przez... Mogę? Tak, przepraszamy, przepraszamy. Dobra. Dramat napisany jest przez rosyjską autorkę, zresztą bardzo, bardzo, bardzo popularną, i ten tekst, który będziecie mogli Państwo zobaczyć od soboty, niedzieli w naszym teatrze, myślę, że należy do jednego z najbardziej chyba grywanych w Rosji teraz. Dobra, 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 daj. Poprowadzę Cię na przystanek. Ale wychodzimy natychmiast. Zaraz zacznie się film i nie mogę się spowiedzieć. Tekst tam się po prostu bardzo podoba, dlatego że jak czytałem ten tekst, to nagle zobaczyłem, że w wielu momentach to jest o mnie. I o mnie. Właśnie, o mnie, o Jolis, czyli generalnie też o państwie. O partnerstwie. Tak, i dlatego postanowiliśmy to zrobić, dlatego że to jest i liryczny, i śmieszny, i refleksyjny, i no po prostu o życiu. A, na stole leży list, żebyś tylko nie wyrzucił, bo to do syna. Od kogo? Ode mnie. Pani przejmuj się, przekażę. Ja odchodzę od ciebie! Ten spektakl zawiera tyle emocji, że tak naprawdę od śmiechu poprzez łzy, wulgaryzmy i czułości. Każdy znajdzie coś dla siebie, a każda para, kiedyś z dyrektorem rozmawialiśmy, że tak naprawdę powinniśmy sprzedawać bilety parom małżeńskim, w ogóle parom, jako terapię. Bo tak naprawdę temat dotyczy nas wszystkich, to niezależnie czy młodych, czy starych, jesteśmy w średnim wieku z Andrzejem. Rozwodzę się z tobą. A to już słyszałem od ciebie wiele razy, wiesz? Ale ten raz jest ostatni. Kółko to samo.